Cześć Krystian. Siema. Jak zdróweczko? Okej. Okay. Słuchaj, jest robota do zrobienia. Nie wiem, czy wiesz, a wiesz na pewno, że Sabina dzisiaj ma 18. No właśnie. Także widzę cię, nie masz wyjścia pod galerią. Nie wiem, ile ci to tam wystarczy, nie wiem, 20 minut, pół godziny. I co, no to wpadniemy do niej. Nic nie wie, ale mam nadzieję, że będzie w chacie, no najwyżej będzie. Co? No tak, oczywiście, jak najbardziej. Okej, okay, to reszta na miejscu, czyli widzimy się za około pół godziny. Dobra. No jasne, pewnie, że mam. Wszystko mam. Trzymaj się, na razie. No hej, cześć. Rafał. Czołem, cześć. Tu, w tą stronę, Rafał. Tu! Dobrze. Szybka akcja, trochę czasu minęło, u was to jak zawsze moment. Więc tak, prezent mamy. Pytaj się, czy mam też co zawinąć, tak, że byłem przygotowany. Także zobacz, jak to wyszło. Dobrze, że te suple wszystko jest. No, tak ci powiem, że trochę pod Wielkanoc, sobie pod urodziny. No, dużo może coś do siebie wyciągniemy. Będzie, nie? Będzie git. Dobra. Zamykamy. Jedziemy teraz, idziemy do Sabiny, daleko nie mamy. Mam nadzieję, że będzie, ty, bo jak tego, no to zostawimy na wycieraczce i koniec. No, napięcie idę tam. Nie no, Instastory oglądałem, to ostatni ten był 4 godziny temu, ostatnia relacja. Kurde, to wiesz, jak jest z kobietami? 5 minut temu mogłeś oglądać, może nie być. To racja. Tak, słucham? Dzień dobry, kurier. Dwóch tenatów zmierza do drzwi. Piszam, co jesteś? Nie. Przybierzeli do Betlejem. A to nie to. 100 lat. 100 lat. Robimy śpiewać. Niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz. Niech żyje nam. Niech żyje nam. Niech a kto? 18-letnia. 18-letni ser. Chcielibyśmy ci złożyć najserdeczniejsze życzenia. Taką mało się zrobiłaś jakoś? Ja? Bo ja niska, nie mam mała to jest walizka. Niska to jest walizka. To się cofnie to. Niska. Niska, bo nie ma butów. Słuchaj, spełnienia marzeń. Dziękuję. Urody ci nie będziemy życzyć, bo już nie będziemy przesadzać. Czekaj, bo rozwaliłbym sobie nie statuetkę. Odsunę się od tego. Jak dwie chudziny. To męskie. Ale mamy dla ciebie jeszcze najważniejszy prezent. Co? Wyremontujemy twój dom. Proszę cię bardzo. Jezu, dziękuję. Wyremontujemy twój dom. Trochę z Krystianem wyciągnęliśmy, bo było więcej, ale się nie pogniewasz, nie? No nie wcale. Dla twojego dobra, żebyś się nie przeżarła. Ja to wszystko mam. O właśnie, ale tego nie masz. Kawka już się robi. Tak. Ja właśnie widziałem tam wielokrotnie na Instastory, że tam kombinowałaś coś tak, z tymi kawkami. To jestem ja. Aha, ale to ty se sama tak zrobiłaś? Nie, to zrobiła moja Kamilka, moja przyjaciółka. Śliczne. Ale patrz, jaki... Przód też jest? Co nie. Lepiej facjaty nie oglądać. Ale od razu będzie wiadomo, ile są ketle, są ciężarki. A jak? Ręcznie robione. 100 lat. To jeszcze jakieś są. I 18. No oczywiście. I to jest, oczywiście trzeba zaznaczyć, że to jest... Ale to jest wszystko na mascarpone, na słodziku, to nie jest taki... Fit to jest. To jest fit. Ty, nie pęknie to krzesło? 100 gramów węgli z tłuszczu to jest ze 100 gramów węgli z tłuszczu, co ja tutaj dałem. 900 kalorii z tłuszczu to raptem, wiesz, 100 gramów tłuszczu, nie? No tak. Aktor był zamówiony u mojej koleżanki w piątek, sobie przypomniałam, że przecież w poniedziałek jest święto i nie będzie gdzie, a ma przyjść mój brat z moją bratową i moim najmniejszym, najprzystojniejszym Maksymilianem. To masz drugi tort? Nie, oni tu się przyjdzie takiego. No i tak moja przyjaciółka. No, dobrze, że w ogóle wzięłam tort, mówię, bo jakbym wiedziała, to wzięła jeszcze większy, że tyle gości dzisiaj będzie. Nie spodziewałam się, bo mówię, pandemia, w zeszłym roku to na pandemii siedziałam sama, ale nagrywałam wtedy relacje, pamiętam, robiłam wtedy fit przepisy, piekłam fit torta na relacji na 7 Nutrition, także tyle.
No, ale co? Kolejne urodziny w pandemii. Zastanawiam się, przynajmniej jeżeli chodzi o mnie, jestem to jeszcze nie, ale w moim wieku akurat, wiesz, bo jestem o wiele, wiele starszy od ciebie. Dobra, dobra. Więc słuchaj mnie grzecznie. Chciałem cię poprawić, żebyś powiedział w waszym wieku. No. Cicho. O Jezu, szmat drogi. To się zastanawiam, czy nie lepiej obchodzić zamiast urodzin imieniny. Aczkolwiek ich nigdy nie obchodziłem. Ale w tym wieku, w którym się już tam dobija do jakiejś cyfry, to chyba lepiej nie pamiętać tej cyfry i lepiej obchodzić imieniny. Ale czego? Można to i to obchodzić. Dwa razy można świętować. Ja obchodzę. Tylko ja mam takiego pecha, że... Ja się poblułem. Nie. Mam takiego pecha, że mam urodziny i za 6 dni mam imieniny. Aha, no to ja mam lepiej, mam kwiecień i październik. No. Którego października? 27. Mhm. Mam imię mojej babci, bo wiecie, jak się sama miała nazywać? Uwaga. Marzena. Miała mieć na imię Marzena. Marzenie. Tak, marzenie. No i mama wysłała mojego tatę do urzędu. No i Leszek wraca do domu, mówi... Opękowym. Mówi, Beatko, będzie Sabina. Jak Sabina miała być Marzenka? No co, jak mi przyszło do głowy tylko imię teściowej Sabina albo imię matki Genovefa. No to Sabina. No. Genia to... też by była, nie? Siema, jestem Genia. Genia, Genia. Nic się nie zmienia. Ale do ciebie to chyba wszystko pasowało, wiesz? Wyobrażasz sobie, miło mi, jestem Genovefa. No przecież to... No trochę. No. Gienka brzmiałoby tak bardziej przyjaźnie, przekonująco. Gienka. Może nie w tych czasach. A jakie imię ci się męskie podoba? Ja wiem, że ta twoja druga połówka, której jeszcze nie znasz. Ma piękne imię. Ale takie no imię name. Na przykład, jakbyś je przedstawił, ktoś byś poznała. No ja... I żebyś, jak usłyszała imię, to byś usłyszała. Liczy się charakter. No ale na przykład, ale imię. Czyli nie ważne jest imię mężczyzny, ważny jest charakter. Nie, no, już się przekonaliśmy, że ważne. No jakby był Kazimierz, to mogłabym mieć mały problem, ale jak jest tak, wiesz. Genia. Genia. Czyli jakie imię? No, nie wiem. Podoba ci się jakieś męskie imię, oprócz Rafał i Krystian? Maksymilian. O. Także jeżeli jest jakiś Maksymilian... Znam paru. Można wysyłać zgłoszenia. Można wysyłać naprawdę bardzo dobry tort do zjedzenia. Ale to za rok. Wy mnie tu nie reklamujcie, bo ja sobie potem nie poradzę z tymi wiadomościami. Ej, bo to tak jest, teraz mówię całkiem poważnie, że są chyba też takie niektóre wiadomości, że któryś byś nie chciał dostawać. Powiem wam tak, czasami to tak czytam wiadomości i wydaje mi się, że ktoś prowadzi monolog sam ze sobą. I tak jest tak, dostaję wiadomość, tak mówię, być grzeczna, odpowiedzieć dziękuję, czy nie być grzeczna i skasować? Mówię, dobra, będę grzeczna. No i na przykład mam dzień dobroci, że jestem grzeczna, odpisuję albo daję lajka i się zaczyna. Na koniec tam mówię, no i co autor miał na myśli? On rozmawia sam ze sobą, odpowiada sobie sam ze sobą i potem... I kolejny lajk z ostatniego wiadomości. Tak, i potem jest trzy znaki zapytania, czemu nie odpisuję? Mówię, bo cię nie znam, nie wiem, nie jestem zainteresowana. Jak to jesteś zainteresowany? No nie no, wszyscy, ja mówię, 90 tysięcy osób, jak miałabym wszystkim odpowiadać, to byłoby trochę słabo. Jest to poniekąd troszeczkę niebezpieczne. Nie, jest to trudne. Uwaga. Zapytajmy o życzenie, jakie sobie... Znaczy, na Instagramie już wiemy, że życzysz sobie tylko zdrowia. A czemu tylko zdrowia? Czemu jesteś taka skromna? Dlaczego sobie, wiesz co... Szeroko. Na szeroko. Dobra, to jak na szeroko, to chcę zdobyć w końcu tą kartę pro, żebym nie musiała jeździć po całej Europie i się z nią za nią gonić, o. Gonisz jest się fajnie. Możecie mi wydrukować tę semenę. Dam ci swoją z 2018. Ja chętnie. Czyli nie, no to tak, to tak ze sportowych, tak, to bym chciała mieć kartę pro, a tak naprawdę to, powiem wam szczerze, że przez ten okres pandemii, tak człowiek mówi, chciałabym mieć to, chciałabym mieć tamto, ale tak patrzę na ludzi i to, że jestem zdrowa, to tak naprawdę ja sobie wszystko inne potrafię sama ogarnąć, bo człowiek, no i otaczać się dobrymi ludźmi, żeby nie mieć fałszywców i złych ludzi, ale jestem na etapie, kiedy zawsze starałam się być dla ludzi bardzo miła, żeby mnie po prostu lubili. Taką miałam potrzebę, że chcę być dla ludzi dobra i chcę być dobrze odbierana, ale teraz nauczyłam się traktować ludzi z wzajemnością. Jak ktoś jest dla mnie chamem... Czyli jesteś takim lustrem. Tak, tak. Jak jesteś dla mnie miły, dobry, to ja jestem taka sama. Jak ktoś jest dla mnie niedobry, no to... Sorry, Winnetu. Zastanawiałem się z Krystianem, czy chodzisz do kosmetyczki. Tak. Codziennie. Codziennie, w domu.
No. Sama się ogarnia. Tak, a co mam zrobić? Nie, powiem szczerze, że dziewczyny, z którymi współpracuję ogólnie, jeżeli chodzi o wizerunek, no to one tak o mnie dbają, że ja się już umiem po prostu sama ogarnąć. Dlatego ja się śmieję, że zawsze sama, bo ty rano tyle czasu... Nie, ja jestem tak zrobiona, że ja rano wstaję i już wyglądam. Dlatego się muszę ubrać, bo jak z Hollywood. Jak z Hollywood. Tak. Czyli nie byłoby strachu budzić się przed obierami. Nie, nie. Ja wyglądam, no. Z makijażem czy bez makijażu nie ma dużej różnicy. I widzicie, to jest zacna ekipa Seven Nutrition. Cała ekipa, mam nadzieję, że uda nam się kiedyś nagrać taki wspólny odcinek, ale żeby byli naprawdę wszyscy. No to trzeba poczekać, aż chociaż to jak ten za rok kończy zawody, to ten zaczyna. Ten kończy, no to helikopterem wszystkich zbierzemy i... Także nie raz, no... Jakaś wigilia firmowa? No, może. Płacić. Także widzicie, plany są i to mocne plany. A co się będzie działo? Kto będzie miał z nas urodziny już niebawem. Na pewno się dowiecie. Komu wyremontujemy dom? Komu wyremontujemy dom? Wolałabyś odpicowaną brykę, czy wyremontować dom? Wyremontować dom. Co tu masz do remontu? I to bym sobie jeszcze coś tam na różowo zrobił. Lubisz różowy kolor? Lubię. A sypialnię masz jaką? Szarą. Szarą. A wam mogła być różowa. No mogłaby być. Kończymy temat. Moje auto jest wiśniowe i nie zamienię go na żadne inne. Jest Pimp My Ride. Nie, a nie białe? Nie, ja mam wiśniowe. Mój Fiacik jest wiśniowy. Ja jechałem wiśniowym czy białym? Wiśniowym. Dobrze, słuchajcie. My jeszcze tutaj posiedzimy i pocieszymy się wspólnym towarzystwem, żeby was nie zanudzać. No co, trzymajcie się ciepło i bardzo by było miło, bardzo by było miło, jakbyście w komentarzu złożyli, to tak ja mówię osobiście, tak wiecie, tak by wypadało, dżentelmeni i genie też mogą oczywiście. Słuchajcie, ja wam bardzo chciałam życzenia. W ogóle podziękować, że przyjechaliście, zrobiliście mi taką miłą niespodziankę, bo tego to się nie, wszystkiego bym się spodziewała, ale że Seven Nutrition, cała ekipa przyjedzie do mnie, to no, tego się nie spodziewa. Nie zdradzilibyśmy się, gdybyśmy szli jednym krokiem po schodach i się nie odzywali. No, myśmy... Kurier, nie? No to ja po drzwi otwaram, wiesz, coś tupie mi tam, noga nierówny kroku. Za ciężko szli po schodach. Ile tych kurierów? Aż patrz, już szczekała pod drzwiami, nie? Już. No, ja po dzisiejszych perypetiach z policją to już stałam z uchem, tak. Ale o tym cichosza. Cichosza. O tym cichosza. Widzimy się w kolejnym odcinku. Jeszcze raz 100 lat zdrówka. Dziękuję. I wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Od całej ekipy Seven Nutrition, a także od was, mam nadzieję, co możecie wyrazić w komentarzach. Trzymajcie się ciepło, zdrowo. Do zobaczenia. Czołusy od Sabiny dla was. I od Krystiana.